Skusza Redeco. www.redeco.pl. Za nami pierwsze spotkanie z siatkówką plażową. W ten upalny weekend rywalizowało łącznie 38 par. Na najlepszych zawodników czekały dyplomy oraz zaproszenia do Fitness Academy. Za nami pierwsze spotkanie z siatkówką plażową. Odbyły się pierwsze zawody w kategoriach mężczyzn, kobiet oraz par mieszanych. Łącznie w całym turnieju udział wzięło 38 par, z czego 16 było męskich, 10 żeńskich, a 12 par mieszanych. Frekwencja była bardzo dobra. Było to na pewno zasługą również doskonałej pogody, czasami wręcz upalnej. Plażowicze bardzo dobrze się czuli w takich warunkach. Liczymy, że pogoda dopisze nam również w pozostałej części cyklu. Pierwsze koty za płoty, ale organizatorzy myślami są już przy następnych zawodach. Te jeszcze w lipcu, znów na Morskim Oku. Kolejne turnieje przewidzieliśmy na 18-19 lipca, również na Morskim Oku. Formuła turnieju podobna jak w zeszłym roku, czyli w każdej chwili zespoły mogą się dogłaszać do turnieju. Aby zostać mistrzem Wrocławia, należy zdobyć jak największą ilość punktów w czterech możliwych startach. Sumowane są trzy najlepsze, więc osoby, które nie wzięły udziału w tym pierwszym turnieju, jak najbardziej mogą nas odwiedzić i zagrać z nami w trzech pozostałych. Dla najlepszych par mamy przewidziane nagrody w postaci medali, pucharów oraz zaproszeń od naszych sponsorów, czyli Fitness Academy oraz Pizzy Station. To na koniec kilka informacji organizacyjnych. Turnieje rozgrywamy w dwa weekendy lipca i w dwa weekendy sierpnia. Aby wystartować w turnieju, należy przyjść w dniu zawodów od godziny 9 do godziny 9.45, dokonać zgłoszenia. W ramach zgłoszenia pobierana jest symboliczna opłata w wysokości 10 zł od pary. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły dotyczące OMW na stronie internetowej mistrzostw. Centrum Skusza Redeco. www.redeco.pl